Ustawiono je w 9 nieprzypadkowych miejscach. Ławeczki multimedialne. Każda z nich poświęcona jest jednej zakopiańskiej postaci, która wpisała się w historię miasta. Każda z tych postaci, kiedy zaczyna się czytać o nich coś więcej, ujmuje swoją osobowością, podejściem do życia, umiejętnością przede wszystkim łączenia życia prywatnego i życia artystycznego. Wiele z tych postaci też wybrało Zakopane jako miejsce swojego pobytu czy miejsce zamieszkania, a wcale stąd nie pochodziły. Dramaturg, powieściopisarz, filozof. Ławeczki multimedialne mogły powstać dzięki zakrojonemu na szeroką skalę projektowi Popularyzacja Zakopiańskiego Dziedzictwa Kulturowego, współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Teraz są nową zakopiańską atrakcją, która cieszy mieszkańców i turystów. Bardzo fajny pomysł. Znaleźliśmy kilka takich ławeczek w mieście. Można posłuchać historii na temat osoby, która właśnie jest akurat przy tej ławeczce opisana. Posłuchać muzyki, spędzić miło czas. Można sobie usiąść, odpocząć, popatrzeć na panoramy, na góry i posłuchać. Nawet jeżeli się już coś wie, to można tą wiedzę uzupełnić. Bardzo fajne. Super sprawa. Można poznać historię regionalną tutaj z Zakopanego, oczywiście ludzi, którzy tworzyli muzykę. Tam szliśmy, to przy ratuszu też jest jedna. Syn jak idzie, to za każdym razem siada i słucha. Bardzo fajna sprawa to jest. Wystarczy nacisnąć przycisk, by z głośników usłyszeć nie tylko niezwykłe życiorysy, ale i fragmenty twórczości Kornela Makuszyńskiego, Witkacego czy Jana Kasprowicza. Na ławeczce Karola Szymanowskiego czy Mieczysława Karłowicza rozbrzmiewa skomponowana przez nich muzyka. Prawdziwym rarytasem jest ławeczka poświęcona góralskiemu muzykantowi Bartusiowi Obrochcie, działającemu na Podhalu na przełomie XIX i XX wieku. Dzięki uprzejmości Muzeum Tatrzańskiego mieliśmy możliwość wgrania do ławki utworów, które Bartuś Obrochta grał i które zostały ściągnięte z wałków woskowych właśnie przez Muzeum Tatrzańskie, a były zarejestrowane przez ówczesnego dyrektora tej placówki, Juliusza Zborowskiego. Autorem projektu i oryginalnych zdobień wyciętych w granicie jest artysta mieszkający na Podhalu. Zaprosiliśmy do współpracy przy projektowaniu ławek znakomitego artystę rzeźbiarza Marka Szale, który był również projektantem ołtarza papieskiego spod Wielkiej Krokwi. Poprosiliśmy go o przygotowanie projektów i są one zrobione w taki sposób, że zawierają elementy kultury góralskiej, tradycyjnej, stylu witkiewiczowskiego. Wobec prostego, które trafia w sedno. Warto przysiąść na granitowej ławeczce, wsłuchać się w tekst i muzykę oraz poznać miejsca związane z nietuzinkowymi postaciami, które niegdyś tworzyły zakopiańską legendę. Występy na scenie w Zakopanem pojawiły się wraz z przybywającymi pod Giewont turystami. Swój własny teatr formistyczny otworzył tu w 1925 roku Stanisław Ignacy Witkiewicz. W Morskim Oku na Krupówkach nie brakowało również gościnnych występów zespołów teatralnych z całego kraju. Obecnie najbardziej znaną sceną zakopiańską jest działający od ponad 30 lat Teatr imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Od kilku lat latem pojawia się w Zakopanem na gościnnych występach krakowski Teatr Vis-a-Vis. W swoim repertuarze próbuje nawiązywać do spotkań zakopiańskiej elity kulturalnej w okresie międzywojennym. Zakopiańskie lato teatralne jest inspirowane Zakopanem okresu dwudziestolecia międzywojennego i wcześniejszych dat, kiedy to było celem podróży rozmaitych szarlatanów, magików, tajnych agentów, tancerek brzucha i my chcemy ten klimat przywołać w naszych przedstawieniach. Nie robimy inscenizacji konkretnych, na przykład sztuk poświęconych temu okresowi, ale robimy własne programy inspirowane tym okresem. I to jest to, najlepszy numer jaki mam w repertuarze. Pierwszy pokaz zabrał widzów w świat nieoczywisty, w świat magii i iluzji.
same numery, czas ich przygotowania jest bardzo różny. Nieraz jest to kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy. Natomiast droga do takiej wprawy, kiedy można wykonać pełne profesjonalne show, no to jest długa droga, dlatego że składa się na to wiele elementów. Nie tylko iluzja, ale też dobór muzyki, dobór tekstu, jakichś nawiązań. Tak jak tutaj powiedzmy w programie były nawiązania właśnie do Witkacego, więc no, takimi rzeczami też trzeba pracować. I też często takie elementy odróżniają w cudzysłowie profesjonalny pokaz od czegoś hobbystycznego, że tworzy spójną całość. Spektakle będą odbywać się przez cały lipiec w Muszli Koncertowej w parku imienia Józefa Piłsudskiego. To już czwarta edycja Festiwalu Literackiego w Zakopanem. W tym roku odbędzie się w dniach od 9 do 11 sierpnia. Zaczytane Zakopane. Takie hasło będzie towarzyszyło warsztatom, spotkaniom z autorami, projekcjom filmowym, wystawom i dyskusjom literackim. Wśród zaproszonych gości będą Sylwia Hutnik, Anna Kamińska, Jan Nowicki, Marek Bieńczyk. W czasie festiwalu poznamy laureata Literackiej Nagrody Zakopanego, wybranego spośród 5 nominowanych autorów. Festiwalowi będą towarzyszyć targi książki. Wśród wystawców znajdą się zarówno niszowe, jak i uznane wydawnictwa.